Bardzo się cieszę, że po wakacjach kontynuujemy nasze spotkania z Teatroteką. Kolejne 4 miesiące, 4 spektakle. Mam nadzieję, że Państwo mają terminy zapisane w kalendarzu. Będziemy oglądać po kolei, tu wszystko mamy opisane, co? I spotykać się z twórcami, spotykać się z autorami, rozmawiać, dyskutować i cały czas to, co staramy się tutaj robić bardzo mocno, pokazywać światu, że jest coś takiego jak Teatroteka, że są Państwa prace, są ciekawe teksty, są bardzo ciekawe realizacje i że to jest niezwykły projekt, niezwykły pomysł, który bardzo warto, żeby żył i to, co my zrobimy w tym roku jeszcze, to za chwilę pokażemy niektóre wybrane spektakle z gotowych 25 we Wrocławiu, w kinie Era Nowe Horyzonty, ponieważ to teatr, który Państwo zobaczą, te teatry, które Państwo oglądają, to jest tak na styku, taka synkretyczna forma pomiędzy teatrem, kinem, pomiędzy słowem a obrazem, więc wydawało nam się bardzo ciekawe, żeby właśnie też to drugie środowisko zainteresować tymi obrazami. I więc mamy tutaj teatr, we Wrocławiu będziemy bardziej starali się zainteresować film. W lutym drugi festiwal Teatroteka Fest i 10 nowych produkcji. Będziemy je pokazywać od stycznia w Instytucie, znowu w naszym miesięcznym cyklu. Ja je oglądam teraz na kolaudacjach i są naprawdę super, super, naprawdę super. Więc w lutym w Akademii Teatralnej druga Teatroteka Fest i równolegle, mam nadzieję, jury filmowe będzie oglądało we Wrocławiu te teatroteki i zrobimy taki łączony, takie jury komplementarne, że będą podwójne nagrody, trochę bardziej z punktu widzenia teatralnego i troszeczkę bardziej z punktu widzenia filmowego. Taki mamy plan. Dzisiaj zaczynamy od prawdy. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie zostali na spotkaniu z częścią twórców Teatroteki, którą Państwo przed chwilą widzieli. Ja się tak rozglądam po sali, bo gdzieś powinien tu być, o właśnie pan autor, pan Jarosław Jakubowski. Pani prokurator, czyli pani Beata Fudalej. I Jacek, czyli Łukasz Simlat. Ja się nazywam Joanna Biernacka-Płoska, będę prowadzić to spotkanie, ale ono jest też tak naprawdę dla Państwa. W związku z tym mam taką propozycję, że jeśli ktoś ma jakieś pytania, to po prostu je zadajemy i nie czekamy na tą część, czy są pytania z sali. Tylko proszę się od razu włączać. A ja mam pierwsze pytanie do Was. Czy to jest pierwszy raz, kiedy obejrzeliście to w całości, czy mieliście już okazję obejrzeć to wcześniej? Może zacznijmy od autora. Ja już to obejrzałem, ale w warunkach domowych. Widziałem to kilka miesięcy temu, ale pierwszy raz w takim audytorium i ogląda się to zupełnie inaczej, szczerze mówiąc. A Państwo? Ja się przyznam, że widziałam wczoraj 10 minut do 12 w nocy. Musiałam sobie przypomnieć, o czym to było. I nie miałam tego, koleżanka mi przesłała. Przepraszam, no nie miałam już więcej czasu, więc przejrzałam, o czym to było, a teraz sobie już bardzo przypomniałam. Ja połączę te dwa zdarzenia, widziałem pierwszy raz. Tak jak większość z nas. Myślę, że też większość z nas pewnie nie zna tekstu. I słyszałam go. A Państwo znają. Już nie. Już nie. Ja bym się chciała zapytać autora, jak wrażenia. Nie ma reżysera, możemy sobie szczerze powiedzieć, czy panu się podobało, czy się nie podobało, jak pan Adam Wojtyszko potraktował pana tekst. I też od razu pytanie, czy był pan w trakcie nagrań, czy był pan konsultantem, był pan zaproszony, czy to jest taki schemat, że jednak zabrano panu tekst, zrealizowano i pan teraz ogląda dzieło gotowe? Dla mnie to było w ogóle takie zdarzenie dosyć nagłe. Dowiedziałem się dosyć nagle, że ten tekst został skierowany do produkcji.
tak naprawdę wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyłem nic poprawić, nic dopisać. Zareagować. Nie, nie, rozmawialiśmy z reżyserem na temat tego tekstu. On zasugerował pewne skróty, pewne jakieś takie zmiany, które no, zdynamizują może te akcje. Natomiast te zmiany nie były za duże. One były z mojego punktu widzenia kosmetyczne raczej. Duch tekstu i cała struktura tekstu została zachowana, więc z mojego punktu widzenia wszystko jest okej. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie już teraz? Ja mam tak. Jakie było przesłanie tego tekstu? Zaczynamy od razu z grubej rury. Jakie było przesłanie? Trudno mi mówić od razu o przesłaniu. Chciałem opowiedzieć po prostu ciekawą historię o człowieku, który zostaje oskarżony po 20 paru latach o najgorszą zbrodnię. Czy to jest tak, że pan się inspirował jakąś prawdziwą historią? Tak, ja przez, można powiedzieć, kilkanaście lat pracowałem jako reporter sądowy. Chodziłem do sądu na rozprawy różnego rodzaju, ale często też Były to sprawy dotyczące zabójstw. No, oglądałem się, nasłuchałem się różnych historii i postanowiłem przenieść to na, że tak powiem, działkę dramaturgiczną. Nie była to jedna historia, która mnie inspirowała, natomiast spotkałem się z sytuacją oskarżenia człowieka po wielu latach. Poskładałem pewne elementy układanki w jedną całość i postanowiłem to napisać. Dlatego, że no, moim przesłaniem było opowiedzenie ciekawej historii, która poruszy. Tyle. Ja mam jeszcze dodatkowe pytanie, jaka jest różnica między oskarżeniem po roku, po 5 latach, po 20? Jaka to jest poza tym czasowym, jakbyś tam. Ale różnica w sensie dla. Jak oskarżenia oskarżyciela, bludniarza i tak dalej. Jakie to ma znaczenie? Miało to dla mnie znaczenie o tyle, że upłynął ten czas od samego zdarzenia do momentu oskarżenia. Co się stało, co się działo z tym człowiekiem wtedy? Czy to morderstwo dokonane, nie mówię, że przez niego, miało jakiś wpływ na jego życie, na życie jego rodziny? Jak ten akt oskarżenia, jakby spadający z nienacka na tę rodzinę, wpłynie na jej losy dalsze, na jej funkcjonowanie, na jej całość, powiedzmy, tak. Natomiast z punktu widzenia czysto prawnego, myślę, nie ma różnicy pomiędzy oskarżeniem człowieka jakby na świeżo, a po latach. Jakby współczesna technika kryminalistyczna, tak jak było tutaj powiedziane, pozwala na takie rzeczy. Słynne archiwum X, które gromadzi sprawy takie właśnie sprzed lat i policjanci czy prokuratorzy wracają do takich dawnych zabójstw, ponieważ genetyka współczesna umożliwia, na przykład genetyka, tak, umożliwia jakby postawienie, czy zgromadzenie takich dowodów, które umożliwią postawienie zarzutów już takich w sensie prawnym. Nie ma z nami reżysera, więc reżyser też nie jest w stanie się wypowiedzieć, dlaczego akurat sięgnął po ten tekst i dlaczego postanowił go zrealizować. Ja miałam takie wrażenie po lekturze pana dramatu i po tym, co zobaczyłam, że ten tekst tak naprawdę aż się prosił o sfilmowanie, że on jest tak bardzo kameralny, tak bardzo psychologiczny, że jak sobie próbowałam go wyobrazić na scenie, to sobie pomyślałam, to byłoby bardzo trudne i mogło być bardzo nudne, bo oni tak naprawdę nic nie robią, tylko gadają o tym, co czują. I myślę, że ten pomysł, który miał prawdopodobnie reżyser, to nie wiem, może aktorzy nam też trochę opowiedzą o tym, żeby oni mówili do kamery, niejako do nas bezpośrednio, tak jak my byśmy byli ławą oskarżonych albo wysokim sądem. Dzień dobry, dobry wieczór. Że to jest świetny sposób na ten tekst, że on aż się prosił o sfilmowanie. Nie wiem, czy jesteście w stanie uchylić rąbka tych, że tak powiem, backstage'ów, jak pracowaliście nad tym, jak... To znaczy, to od czego zaczęliśmy już naszą rozmowę? No to się wszystko dzieje bardzo szybko zazwyczaj w przypadku teatru taki.
Szacując tak naprawdę, tak jak sobie pomyślimy, że na 70-75-minutowy teatr telewizji, powiedzmy, mamy około 6-7 dni zdjęciowych, taki teatr telewizji, ten tutaj 66-minutowy, trzeba zrealizować w 4 dni. Dostajemy jakiś tekst, który się okazuje tak naprawdę tekstem nierealnym do sfinalizowania i zrobienia w 4 dni. W związku z tym człowiek już ma świadomość, że to będzie jakaś roszada tekstowa. To znaczy, że to będzie, i o czym też Adam Wojtuszko nam mówił, że on będzie się pewną jakąś układanką potem bawił już w montażu, a my czerpiemy tylko jakiegoś do zapisu dramaturgicznego i umawiamy się na jakieś konkretne bloki, a teraz już jest w jego gestii ułożenie tych bloków. Więc jakby tutaj ja to traktuję i też nie ma co rozmawiać tutaj w kategoriach podobania czy niepodobania, bo oczywiście każdy z nas chce to zrobić jak najlepiej, ale ja na przykład Teatrotekę miałem okazję brać 3 razy udział w niej, traktuję jako jakiegoś rodzaju wiwisektyczny, sekcyjny eksperyment trochę na samym sobie, na danym materiale, przede wszystkim jakieś takie laboratorium, to znaczy każdy sobie coś sprawdza i reżyser sobie sprawdza i przyklei te swoją punkt spojrzenia na ten tekst. I to jest jakaś taka przygoda, której efekt finalny jest, takie jest moje doświadczenie z Teatroteką, nigdy rzeczą nie jest z punktu założoną i wiadomo, jak to będzie wyglądało. I teraz mnie to interesowało pod tym kątem, o którym pani mówi trochę, to znaczy jakimś takim filmowej chęci spojrzenia na ten materiał, to znaczy dobicia się do tego aktora i coś akurat, co ja lubię, po takim, w takim minimalistycznym rodzaju grania, to znaczy jak przemycić jakąś tam ilość rzeczy, którą sobie w tę partyturę bohatera wpiszemy, w jakiś taki sposób wiarygodny, nieteatralny, bo tego już nie można traktować jako teatr, tylko też jest praca z kamerą i tutaj mamy bohatera gdzieś blisko, więc dzisiaj tak z ciekawością obejrzałem sobie trochę ten efekt finalny, bo tak jak rozmawialiśmy, że raz, że nic nie pamiętaliśmy, bo człowiek wypiera emocjonalne pewne rzeczy i gumkuje, bo nie jest w stanie tego wszystkiego składować w sobie. I tak jak mówię, traktuję to jako jakiś taki rodzaj i na ten, jakiś taki laboratorium i na ten czas tam prób bardzo dużo jakby sobie, na ile zdążyliśmy, tyle omówiliśmy. A ile jest prób przed tymi 4 dniami zdjęciowymi? Mieliśmy 3 dni zdjęciowe, z tego co pamiętam, jakoś na chwilę przed tym, bo to się szybko dzieje. Dostałem pieniądze, robimy tekst, akurat ja ten tekst chcesz, okej, interesuje mnie, spotkajmy się na próbach. Bo to mniej więcej tak z ręką na sercu wygląda. Jakby tutaj, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, to nie do końca jest profesjonalne. Jak można patrzeć na profesjonalizm, bo tak naprawdę do takiego tekstu trzeba byłoby, niezależnie czy on ma trwać 66 minut, trzeba by było się przygotowywać parę miesięcy, żeby to wiarygodnie, mięsiście, biologicznie do końca z jakąś dokręconą śrubą przedstawić. Tego się nie da zrobić w parę dni. Więc jakby tu wracamy jakby do początku trochę, na ile nas może zacząć zastanawiać teraz, jak ta Teatroteka ma zacząć funkcjonować, żeby można to było robić jeszcze lepiej. Pani Beata. Jest, można, tak, zresztą Państwo widzicie, że to jest zrobione, tu cześć i chwała Adamowi, że z tych gadających głów próbował jakiś tam, przy pewnym dużym nakładzie finansowym, prawda, bo tutaj nie ma scenografii jakiejś rozbuchanej, to wszystko jest robione na komputerze, podejrzewam również, no nie tylko z pomysłu, jak sądzę, ale również z potrzeby, żeby zrobić szybko, sprawnie i żeby nie polec, bo ja panu powiem szczerze, że miałam duży problem z tą sztuką. Przepraszam, że to mówię, to są gadające głowy, to w gruncie rzeczy a to za chwilę. No właśnie, dlaczego? Bo ja się zrozumiałam. Dlatego, że nie wiedziałam, co mam grać. To znaczy, czy ja, rozumie pani, tu jest kilka konwencji, zauważyła pani? Tak. Że i każdy trochę gra w innej konwencji i tak dalej. Że w gruncie rzeczy człowiek nie wie, czy gra w czymś realnym, czy jest to pewnego rodzaju przetworzenie, bo nikt, prawda, sam do siebie nie mówi.
chyba że w stanach chorobowych, prawda? Ale jeżeli już mówi sam do siebie, to musi wiedzieć, z kim tak naprawdę rozmawia. Czy rozmawia z lustrem, czy rozmawia z kamerą, czy rozmawia z realnym widzem, a na to nie ma odpowiedzi. Rozumie pani? Więc w tym sensie i przez to jakby nie ma tam mięsa ludzkiego w tym tekście, więc ten tekst troszkę szeleścia. Przepraszam, że to mówię, ale to ja rozumiem, że autorowi o coś chodziło, stworzenie takiego jakiegoś sztucznego języka. Tylko że strasznie trudno się aktorowi dobić do tego, dlaczego, po co, czy spełnia pewną funkcję w opowieści realnej, czy też nadrealnej. Czy z jakimś głosem sumienia, czy nie wiem, pewnie, żeby nie grać z przeproszeniem diabła stralucha. No. I tutaj nie mogłam się dobić, ale to może będę miała zaszczyt z panem porozmawiać, pan mi wytłumaczy. Zanim autor się wypowie, to może ktoś z państwa chciałby się podzielić swoimi wrażeniami z tekstu albo z realizacji tego tekstu. Ja mogę powiedzieć za siebie, że było bardzo męczące słuchać cały czas. Cały czas jakby na jednym płaskim tonie wszyscy mówią do kamery, a tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, nie wiadomo do kogo mówią i nie wiadomo, czy mówią to do męża, czy mówią to do sędziego, czy mówią to do widza. Także przyznaję, że po 10 minutach to już było bardzo męczące, szczególnie, że te wszystkie osoby miały bardzo podobny jakby taki zarys i głębokość swojego dramatu. Więc to było płaskie, gadające i no i przyznam szczerze, że to mnie jakby rozwaliło. A jeszcze historia była strasznie nudna, bo nie miałem tak naprawdę, już mi się pogubiły te rzeczy, kto jest żoną, kto jest dziewczyną. Myślałem, że ten chłopak jest z tą dziewczyną, z tym wózkiem, bo matka zmarła, więc w ogóle się pogubiłem. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że oczywiście szacunek dla aktorów, bo domyślam się, że szybkie granie, nawet za pieniądze, nie chodzi o tą satysfakcję, tylko chodzi o satysfakcję artystyczną. To na pewno jest słabe, więc moje wrażenia są średnie, natomiast szacunek dla tej próby, dla eksperymentu, bo wiadomo, że te próby mają jakby na celu, żeby szukać nowej formy. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Pozwolę sobie tylko troszkę się nie zgodzić, bo wydaje mi się, że jednak nie było aż tak źle, bo nikt nie wyszedł w trakcie. Więc chyba nie było aż tak źle, jednak część osób słuchała z zainteresowaniem. Ja myślę, że to była próba poradzenia sobie z tym, żeby nie pójść, no trochę tutaj musimy domyślać się, co Adam miał na myśli, nie ma go z nami, więc nie może się bronić. Ale ja to tak odczytałam trochę, że to jest taka próba jednak nie zrobienia psychologicznego, kryminalnego dramatu o tym, że pan zabił panią. I wydaje mi się, że jednak punkt ciężkości i w tekście, i w spektaklu, tudzież w nagraniu, był położony jednak na to, co się dzieje w momencie, kiedy do normalnej, przeciętnej rodziny przychodzi policja i nagle się okazuje, że mąż jest nie mężem, bo jest mordercą. I cały proces, który uruchamia to stwierdzenie, że on jest mordercą, znaczy to było najciekawsze w tekście i wydaje mi się, że w próbie realizacji też była potrzeba szukania czegoś więcej niż tylko psychologicznego. Proszę państwa, można sobie dokładnie wyobrazić, że to mogło być taki reality show. Po prostu jak mamy wiele takich nowel paradokumentalnych, to mogła być taka nowela paradokumentalna w sądzie. Reżyser wybrał trochę inną konwencję. Możemy oczywiście dyskutować, na ile mu się to udało, na ile mu się to nie udało. Czy kogoś przekonują piruety z czerwoną szarfą w momencie, kiedy się mówi o wykrwawieniu dziewczyny, czy dla kogoś jest to tautologia. Ale wydaje mi się, że jednak został podjęty jakiś wysiłek, żeby opowiedzieć tą historię właśnie nie tak jeden do jednego. Ale teraz myślę, że autor się musi wytłumaczyć z zarzutu szeleszczącego tekstu. Mogę jeszcze na chwilkę, bo ja jestem trochę poruszona tą wypowiedzią, znaczy zupełnie się z nią nie zgadzam. Bardzo nie lubię wypowiadać się na temat sztuki bezpośrednio, bo ja mam potrzebę oswojenia się przez godzinę albo dwie, natomiast po pierwsze nie mam wrażenia, że postacie były jednowymiarowe. Zresztą pani o tym mówiła, to było kilka odtworzonych postaci w jednej roli. Ja w ogóle nie widziałam jednej postaci. Te dialogi były dla mnie prowadzone z różnej płaszczyzny i
zupełnie nie rozumiem tego zarzutu. Postacie były dość jasne, jeśli chodzi o zrozumienie tego, z kim mamy w danym momencie do czynienia. Jakby mną sztuka wstrząsnęła, ja nie mam odczucia potrzeby tłumaczenia jej, ja raczej mam potrzebę przerobienia jej w sobie. Mam wrażenie, że ona zadała bardzo dużo pytań też nam osobiście i też mimo, że jak rozumiem praca, czy pomysł wynikł z pracy reportera sądowego, to nie mam odczucia, że to jest taka, to był dramat. To nie jest przedstawienie non-fiction, reportaż, tylko to jest coś, z czym my zostajemy. Zostaliśmy z bardzo dużą ilością pytań do siebie. Zresztą jak patrzyłam na rolę pana Łukasza, to się zastanawiałam, czy nigdy pana nie kusiło otworzenie roli Raskolnikowa, bo ja jakoś widziałam też jakieś takie momenty, które mi się kojarzyły, no nie, zupełnie nie mogę się zgodzić z państwa wypowiedzią i dziękuję za tą sztukę, ja jestem pod wrażeniem i za państwa grę również. Ja przede wszystkim chciałem podziękować Teatrotece i Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za danie mi szansy na to, żeby ten tekst zaistniał. Nie piszę po to, żeby się podobać, nie piszę po to, żeby jakby... Nie jest to konkurs piękności dla mnie, tak? Dla mnie pisanie, w ogóle literatura, tworzenie sztuk teatralnych to jest coś innego, to jest coś daleko trudniejszego. Cóż, no ja nie chciałbym się odnosić do konkretnych, do zarzutów, tak? No komuś się podoba, innemu się nie podoba. Pan stwierdził, że pan nie wie, że pan w pewnym momencie stracił orientację, kto jest kim w tej sztuce, no. Mówiąc szczerze, nie chcę im się w to wierzyć do końca, ponieważ jakby podział na role był tam wyraźnie zaznaczony. Co do gry aktorskiej, no jestem pod wielkim wrażeniem, muszę powiedzieć. Nie znam się na tajnikach techniki aktorskiej, natomiast to, co widziałem, a zwłaszcza dzisiaj na tym dużym ekranie, no, bardzo mi trafiło jakoś do mojego wnętrza. Dlatego chciałbym bardzo państwu i całej obsadzie podziękować, jak również panu reżyserowi Adamowi Wojtyszce. Co do jakości mojej sztuki, no trudno mi się wypowiadać, tak? Dla mnie na przykład ważne jest to, że profesor Jacek Kopciński w zestawieniu miesięcznika Teatru uznał Prawdę za jedną za najciekawszą sztukę ubiegłego sezonu. Podobnie pani Kalina Zalewska. Takie głosy są dla mnie równie istotne jak głosy z sali. Nie chcę tutaj nikogo deprecjonować. Natomiast no, też jakby apeluję o jednak taką rozmowę, no, żeby też mnie nie deprecjonować zupełnie, tak? Żeby mi nie wmawiać, że ja nie wiem, o czym piszę, że nie wiem, kto jest kim w moim dramacie, no bo na Boga tak nie jest. Co do zarzutu o szeleszczący język. Rzeczywiście, można mi taki zarzut postawić. Ja jestem człowiekiem ze świata papieru, czyli najpierw no, jestem poetą, jestem dramatopisarzem, mam też na koncie książki prozatorskie. Przychodzę jakby ze słowa pisanego. To jest mój żywioł i rzeczywiście to, co piszę niekiedy w ustach aktora może brzmieć, sztucznie, tak? Dlatego tak fascynujące jest to zderzenie z tekstu z rzeczywistością sceniczną. I ja może też ubolewam trochę nad tym, że tak mało czasu mieliśmy wszyscy na przygotowanie tego spektaklu, na to, żebyśmy może razem wspólnie z autorem usiedli nad tym tekstem, jakoś popracowali nad nim, żeby on może mniej szeleścił. Jestem do dyspozycji, gdyby była taka potrzeba po prostu, także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wszystko. Jeśli można, wie pan, ja staram się być świadomą aktorką i jeśli postać mówi specyficznym językiem, to staram się dobudować do niej żywego człowieka. Miałam tutaj wiele punktów, znaków zapytania, to tylko tyle. Znaczy nie wiedziałam, dlaczego używa pan tak dziwnych form, tak dziwnie podrzędnie złożonych zdań i tak dziwnej gramatyki, bo to dla mnie musi być zamierzona sprawa, prawda? No właśnie, o tym mówię, prawda? Jeśli gramatycznie
każe mi się ktoś bawić, to muszę wiedzieć dlaczego. Nie, nie, proszę pani, bo zaczęliśmy od tego, kiedy pani jeszcze nie było. Witamy panią. Że robi takie rzeczy w teatrotece, robi się w kilka dni. Rozumie pani? No tak, ale rozumie pani, to są również i finanse, nie nam to decydować o tym, prawda? Tylko jest jeszcze jedna taka dosyć ważna rzecz. Czemu ma ta teatroteka służyć, z tego co ja rozumiem? To znaczy pojawia się pewien pakiet współczesnych sztuk polskich, które są przeznaczone do realizacji, powiedzmy, na dany okres w danym roku. I te sztuki dostają jakąś szansę zaistnienia w wielu przypadkach. I teraz nie nasza rola, nie naszą rolą jest poprawianie tych sztuk, czy ich pogarszanie, bo na przykład uważamy, że jest za dobra i na przykład ona się nie sprawdzi w pewnej konwencji i znowu potrzebuje na przykład bardziej szorstkiego i szeleszczącego języka, bo i takie przypadki bywają. I wtedy na przykład to pewnej konwencji dopiero działa. Nie rolą aktorów to jest. Tak jak mówiłem, to jest jakby pewien warsztat i warsztat dla aktora, dla dramaturga, dla reżysera, czyli scenarzysty, w zależności kto to pisał. Tak mi się wydaje. Bardzo dobrze, że powstało coś takiego, rozumie pani? To bardzo dobrze, że powstało tyle produkcji. One może nie są, efekt nie jest wymarzony być może, ale przez to wielu dramaturgów, czy wielu reżyserów, czy w ogóle, że tam coś się dzieje poza jakimiś komercyjnymi produkcjami, czy też jakimiś wielomilionowymi na Chełmskiej. Więc to fantastycznie, że to się dzieje. Natomiast ja tutaj rozmawiamy o zawartości tekstu i co z tym tekstem można zrobić. Ja uważam, że Adam po prostu znalazł fajny sposób na ten tekst, bo on jest tak napisany, prawda? To są krótkie monolożki. To trzeba zrobić całą robotę pod spodem, za niewielkie pieniądze w krótkim czasie. Po prostu. Jeżeli pani pozwoli, ja bym ten tekst nazwał takimi podróżami, krótkimi bądź dłuższymi podróżami do wnętrza głów bohaterów po prostu. To jest jakby, stąd jakby, to jest jakby też odpowiedź na pytanie, do kogo oni mówią. To jest, oni mówią poniekąd sami do siebie, ale to jest jakby, to jest potok ich myśli. To jest jakby ci bohaterowie tak naprawdę mogliby narodzić się w głowie Jacka, oni wszyscy. On sobie może mógłby dobrze, równie dobrze ich wyobrazić, ich tok myślenia, ich słowa. Ja często pisząc sztuki jakby łapię się na tym, że one równie dobrze mogłyby się dziać wewnątrz głowy, w umyśle. Że postaci są tylko pewnymi umownymi jakby nosicielami pewnych myśli, emocji. I to może pewnie rodzić pewien problem w realizacji i jakby w zrozumieniu przesłania. Ja mam jedno pytanie teraz do pana Jacka. Czy jak się gra mordercę albo potencjalnego mordercę, to aktor musi sobie odpowiedzieć pytanie, zabiłem, nie zabiłem? Czy jestem winny, jestem niewinny? Czy można zagrać tę postać tak, jak ona została przedstawiona nam? Czyli bardzo długo nie wiemy, czy jest winny, czy jest niewinny. Za chwilę wrócimy do ostatniej sceny, bo też znaczy, no chyba to jest podstawa odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem winny, czy niewinny, tylko to jest też trochę to, od czego zaczęliśmy. Mnie tutaj zupełnie co innego interesowało akurat w przypadku tego tekstu i jakoś świadomie nie wykonywałem tego ruchu, ponieważ mnie tutaj interesował ten rodzaj wyprania po 22 latach i samemu nieumiejętności postawienia kropki w tym temacie. Już i to mnie interesowało i aspekt mnie interesował, to ktoś kiedyś akurat pamiętam gdzieś w przypadku opisu tego tekstu, mądrze to ujął i nie będę się siłił tutaj na mądrzejsze słowa, interesował aspekt gonienia kłamstwa goniącego prawdę. Nie odwrotnie, jak to zazwyczaj się dzieje, prawda goniącego kłamstwo, tylko tutaj w tym przypadku
jak galopujemy czasami kłamstwem, żeby to kłamstwo zaczynało współgrać z prawdą. Jak zaczynamy funkcjonować w nierealnym, zakłamanym świecie, żeby ten świat zgadzał się ze światem realnym. I to mnie jakoś tak interesowało. I ten rodzaj wyprania i oddalenia czasowego chyba powodował, że ja akurat na to pytanie, bo też się nad tym zastanawiałem, ale świadomie sobie nie odpowiadałem. A państwo sobie odpowiedzieli na pytanie, czy pan, czy Jacek zabił, czy nie zabił? Bo ja przyznaję, że to jest mój... Trochę też, przepraszam, tak wejdę w słowo, trochę też tak jest, że poniekąd mnie cieszy ta cisza, bo też taki mój był zamiar i to sobie tam akurat o tym rozmawialiśmy z Adamem. Chcieliśmy zostawiać taki rodzaj nawiasu akurat w przypadku tego aspektu i tego tematu. To znaczy, żeby to było ciągle sytuacją nierozwiązaną, której nikt nigdy nie rozwiąże. Bo czasami oczywiście aktor musi sobie odpowiedzieć, czy zabiłem, czy nie zabiłem w przypadku na przykład jakiegoś rysu charakterystycznego postaci. To znaczy, jeżeli ta postać powiedzmy zabiła, ale jest tak odklejona od rzeczywistości, że stanowczo stoi w aspekcie i twierdzi, że nie zabiła. W związku z tym trzeba przerobić jakiś rodzaj odklejenia psychicznego i go sobie nazwać. I jak to działa i co to jest, że to powoduje w tym człowieku taki rodzaj rozumowania, nie inny. Tu mieliśmy do czynienia, miałem wrażenie, ze świadomym człowiekiem, ale taki nawias właśnie chcieliśmy za nami zostawić. To jest, znaczy dla mnie to jest, to co pan mówi, udaje się do ostatniej sceny. Jeżeli w jakiś sposób to się udaje, znaczy, no to... bardzo długo ja sam widzę i widzę błędy, widzę masę swoich błędów i widzę, gdzie by jeszcze można było coś powiedzieć. Nie będę się z tym państwem teraz z tym dzielił, bo sam sobie będę strzelał w kolano tym. I gdzie można by było pójść. Ja mam akurat tutaj żal do reżysera. Że nie wyciął ostatniej sceny. Też mam coś takiego, na przykład teraz to zobaczyłem i to jest właśnie to laboratorium, o którym ja mówię. Na przykład dla nas coś działa, a potem widzimy, staramy swoją wyobraźnię jakoś mobilizować w trakcie realizacji, żeby mniej więcej te kadry widzieć. Nie mamy wpływu na to, jak ktoś to zmontuje, nie mamy wpływu na to, jaki będzie przebieg bohatera, bo czasami zaczynamy luźno i wymyślimy sobie jeden moment, gdzie trzeba przyładować, tak jak to się mówi w takim slangu aktorskim. A nagle ktoś przerzuci ten moment na sam początek montażu i siły się tak fatalnie rozkładają, że już nie ma co zbierać w tej postaci. Więc różnie tutaj działa. Ja zobaczyłem pierwszy raz tę układkę dzisiaj i coś dla mnie działa, coś nie działa. Mam takie samo zdanie co do ostatniej sceny jak pani gdzieś, bo coś już, jakaś kropka została postawiona, ale może to jest jakiś proces. Znaczy ja mam też, może autor się trochę też wypowie w tej kwestii, bo myślę, że to jest też trochę, tak się też kończy tekst. Ale właśnie to, co mi się najbardziej podobało w dzisiejszym spektaklu, to właśnie ten rodzaj, że już nam się wydaje, że on jest winny, nie jest winny, jest winny, nie jest winny. I ten rodzaj napięcia, czy ja mam uwierzyć policji, oskarżeniom, czy swojej intuicji, to było bardzo fajnie prowadzone. Do momentu, dopóki no, nie pada ten ostatni monolog, który dla mnie jest kropką nad i przyznaniem się do winy. I to jest wiedza, której bym nie chciała mieć. Znaczy, ja bym wolała, żeby ten dramat i ten spektakl skończył się w takim momencie, że ja naprawdę nie wiem, czy oni skazali niewinnego człowieka, rozwalili rodzinę bezpodstawnie, czy to jednak był winny człowiek, bo myślę, że tu jest też taki tragiczny rys tej historii. A w momencie, kiedy pada ostatni monolog, jak ktoś się nie zgadza, to proszę, żeby się włączył, to wydaje mi się, że to jednak jest trochę takie właśnie bardziej w stronę oskarżenia. Tu mamy głos? Jeśli można się włączyć, bo oczywiście ja widziałam spektakl na małym ekranie. Przepraszam. Dzień dobry. Widziałam spektakl na małym ekranie, ale zanim go zobaczyłam, to widziałam, czytałam sztukę. I moment zakończenia jest zarówno wyzwalający, jak i irytujący. Po prostu jest nokautujący w wielu aspektach, bo rozdrażnia. Natomiast kiedy zobaczyłam spektakl, to muszę bardzo państwu podziękować wszystkim i panu Sajnykowi również. To, co się działo do tego zakończenia, to jakby nie podlega już tutaj dyskusji, ale chcę się skupić na pani pytaniu i na tym właśnie, na tej kwestii zakończenia. Mnie to bardzo ucieszyło, to zakończenie, bo zobaczyłam w całości postać Jacka, który stworzył sobie mitologię niewinności w ciągu 22 lat, bodajże to mija 22 lata, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. A więc
On żył życiem podwójnym, życiem utajonym. I to jest dla mnie postać, takie studium wyparcia, który wyparł milcząc. Bo to jest ciekawe, człowiek, który żył 22 lata z rodziną, nie wiem, czy Państwo też to zwróciliście uwagę, on milczał. To był człowiek milczący, zdawkowo używający języka. Natomiast w ostatniej scenie on wyzwala z siebie jakiś rodzaj takiego uniesienia, jak gdyby wszedł wreszcie do własnej rzeczywistości, czyli coś w tej rzeczywistości było. To, czy on zabił, czy nie zabił, nie odpowiada ta scena według mnie na to pytanie. I bardzo dziękuję autorowi, że w ogóle nie ma takiej jednoznaczności w tej postaci, bo to nie o to chodzi. To chodzi o studium właśnie tego wyparcia, ale co on wyparł, tego się nie dowiemy. I to jest właśnie wspaniała tajemnica tej sztuki, bo każdy z nas musi stanąć przed tym lustrem i zadać sobie pytanie o siebie. I to właśnie się dzieje dla mnie w dobrych sztukach. Co do języka, to on poprzez takie przyspieszenie cywilizacyjne zmienił się tak radykalnie, że po prostu nawet jeśli czytamy Szekspira, to jak Państwo wiedzą, zostaje on często przepisywany i ujednoznaczniany albo po prostu wyprany z pewnych ozdobników. Po prostu język się zrewolucjonizował. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy autor już ma coś jeszcze dodawać, bo ma tu świetnego adwokata, więc myślę, że już, nie wiem, czy pani Jarosławie jest jako oskarżony. Jako oskarżony, tak. No, to momentami jest. To znaczy, ta ostatnia scena rzeczywiście, ona w oryginale jest w ogóle bardziej rozbudowana. To jest taki cały monolog Jacka. Troszeczkę jakby chciałem tam zbudować mu taki świat właśnie z tej tekturki, ten ołtarzyk tekturkowy, który on buduje tej swojej miłości, bo to była jakaś miłość, jakaś może taka krzywa, niezdarna, ale jednak miłość. I też można sobie spojrzeć na tę scenę w ten sposób, że on poprzez to śledztwo i proces, on nawet mógł sobie stworzyć rodzaj jakby prywatnej mitologii, że on to może zrobił rzeczywiście. Mimo, że na zewnątrz on się tego wypierał, a kiedy jest tylko sam na sam ze swoim duchem tej dziewczyny, to wówczas jakby tworzy na własny tylko użytek taki jakby mały kościółek, w którym jest tylko on i ona. Tak to sobie wyobraziłem w mojej głowie. Niestety nie ma Adama, bo ja mu jeszcze parę pytań nie zadała. Ja bym chciała tylko jeszcze wrócić do jednej rzeczy. Państwo mówili o pewnym pośpiechu i pewnych specyficznych warunkach, jakie daje Teatroteka. Skądinąd świetny pomysł i oprócz konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, to jest jedyna taka inicjatywa. No może jeszcze Gdańska Nagroda Dramaturgiczna, więc mamy trzy takie inicjatywy, które promują współczesne teksty i dają im możliwość zaistnienia. Jak mówili Państwo o tym, że było tak mało czasu i że tak naprawdę nie mieli możliwości, żeby jakoś się do tego specjalnie przygotować, to sobie pomyślałam, że być może wcale to nie jest taki zły pomysł. Że być może właśnie niektóre teksty, albo właśnie jest to plus tej inicjatywy, żeby je przeczytać tak jakby jak na pierwszym czytaniu. Mi się parę razy zdarzyła taka sytuacja w teatrze. Jest i nie jest, pani Beato, bo pamiętam tak wielokrotnie, parę razy... Przepraszam bardzo, przepraszam na emocji. Czy mogę? Przepraszam. Proszę. Wreszcie jakaś dyskusja. No jak się zaprasza aktora, żeby mówili o roli, to nie może... To oczywiście przecież mamy pełną świadomość, że to trzeba zrobić, tylko wie pani, ja wczoraj pytałam koleżankę, grałam w tym rok temu i pytałam koleżankę, ty opowiedz mi o czym to było, bo ja nie pamiętam. Rozumie pani? Czyli jeżeli to się traktuje w jakiś sposób, to może to dobrze, że takie nieprzygotowane. To wie pani, to było maksymalnie przygotowane w ramach możliwości, które były.
Rozumie pani? Ale nie, ja nie kwestionuję waszego profesjonalizmu. Ja jestem wrogiem, w ogóle mówię, że może to i dobrze, bo to jest, wie pani, ja nie lubię. Ale jest coś bardzo świeżego w tym, że nie ma, teraz chciałabym być dobrze zrozumiała, że to nie jest przemielone, tylko, nie, że to ale jest to, jak mówię, to jest rodzaj... cała robota Adama, który to myśmy nagrywali. Ja na przykład nagrywałam w ciągu 2 godzin 6 monologów. On mi tylko mówił, żebym je mówiła jakoś inaczej. A to jak on już je wkleił, to ja na to nie miałam najmniejszego wpływu. Rozumie pani? Rozumie pani? Ale rozumiem. Rozumiem pani Beato, rozumiem, że... Byłoby dobrze, gdyby było po prostu rozmawianie więcej o tym, że wywiadanie, to też możemy sprowadzić aktora do tego, że naucz się tekstu, powiedz mi to tak, siak, fak i do domu. Prawda? To też, to trzeba taki złoty środek znaleźć. Myśmy naprawdę siedzieli, gadali o tych postaciach, tylko jak mówię, no to jest w przyspieszonym tempie wszystko. Też intuicja aktora pracuje, na której też aktor... No, ale też na której aktor bazuje i ten... Ja też miałem taki rodzaj... Znaczy mobilizującego trochę dyskomfortu to, o czym Beata powiedziała na początku. To znaczy takimi niby nóżkami w pewnym momencie z tego tekstu wychodziły różne konwencje. I teraz aktor się zaczyna zastanawiać. Tak naprawdę ta część, to o czym pani mówiła, jest na tyle bogato przez jakąś długą partię rozbudowana tylko na zasadzie ping-ponga aktorskiego, że ona na scenie mogłaby się sprawdzić, ale w przypadku, nie wiem, Krystiana Lupy, który by tę scenę próbował pół roku, bo wtedy ona puchnie i poza nią się zaczynają dziać abstrakcyjne rzeczy. Tu takiego czasu nie było. I wiadomo, że trzeba się do niej zbliżyć jak najbardziej maksymalnie i potraktować minimalistycznie i filmowo, w miarę możliwości danych osób, które biorą w niej udział, ale na przykład czasami pojawia się jakiś formalny zabieg, to znaczy jakiś formalny monolog, który na przykład sprawdziłby się świetnie w teatrze, na deskach scenicznych. I tu był jakiś taki rozdziew w tym tekście. Oczywiście ja nie mówię, że to jest źle, może jest na to jakiś sposób, że jeszcze gdzieś dalej jakby się podrążyło, jakby się miało i powędrowało, jakby się miał ten czas. Precyzyjnie zapisane, kiedy to jest zabieg autora, prawda? A nie, że aktor mówi, Matko Boska, to coś z tym zrobił. Chyba dzwonię reżyser. Myśmy zagrali parę wersji tam, Adam też chciał, bardziej zwariowane, mniej. Bardziej groteskowe, to też było momentami... Każdy to oczywiście też musi świadomie i zawodowo traktując mieścić te wersje w jakichś tam ramach wyobrażenia tej swojej postaci, więc to nie mogą być jakieś bardzo szalone duble, że bardzo od siebie oddalone. No i myślę, że tu się zaczyna cała zabawa, jak na taką możliwość czasową, którą daje teatr. Proszę państwa, czy są jeszcze pytania? To myślę, że będziemy kończyć. Jest z nami tata Adama Wojteszki. Bardzo witamy pana Macieja. Pan Maciej też jest jednym z inicjatorów Teatroteki, więc myślę, że tutaj mamy postulat. Więcej czasu na przygotowania, więcej czasu dla aktorów. Więcej hajsu. I autora na próbach. Dziękuję. Jedyna sztuka, którą się nie odpracowałem, ponieważ opiekowałem się Adamem wystarczająco długo. Natomiast uważałem, że powinien dostać najtrudniejszy tekst. Pan mu to podsunął od prawdy. I oczywiście, ponieważ to jest tekst potwornie wymagający. To, ja to przeczytałem i sobie pomyślałem, że się znalazł autor, który napisał Rashomona. To znaczy, przecież tytuł jest prawda, słuchajcie. Więc pomyślałem sobie, że jak już za przeproszeniem jest szansa, żeby Adam Wojtyszko na czymś łamał zęby, to niech łamie na czymś szlachetnym. No i tyle było mojej w tym inicjatywy. Natomiast jestem, no słuchajcie, no to nie chodzi o moje dziecko, tylko chodzi o to, że uważam, że akurat kreacje i Beaty, i Anety, i oczywiście Łukasza są niewiarygodne. To jest, ja mam przegląd tego, co się dzieje w Teatrotece. Są rzeczy lepsze, są rzeczy gorsze, ale kreacje aktorskie tu są fantastyczne.
Także, a tu akurat mam prawo to powiedzieć, bo ileś w życiu swoim długim kreacji aktorskich widziałem i oni oczywiście będą kokietować, mówić, że tam nie mieli czasu, nie mieli tego, nie mieli czegoś, ale to wszystko, co Łukasz powiedział, dowodzi, że przede wszystkim znakomicie mądrze odczytał intencje autora i że znakomicie mądrze grali z tą niepewnością, a robienie, to niestety dwie najtrudniejsze rzeczy w teatrze to jest komedia i niepewność. No. Także, skoro już mnie pani Anno wyrwała, no to powiedziałem to, co się zdarzyło w związku z tą sztuką, przed tym niejaki Wojtyszko Adam ją dostał do realizacji. No teatru telewizji, słuchajcie, no pewnie, że tak. No, Adam robił przedtem seriale jakieś, no. Także to też dla niego była, że tak powiem, kolejne wyzwanie, ale ja w ogóle z nim o tym nie rozmawiałem. Ja obejrzałem to parę miesięcy temu i bardzo mi się podobało. Proszę Państwa. A jeszcze jest pytanie. Ja chciałam tylko powiedzieć, odnieść się do tego, co Jarek mówił, to znaczy w ankiecie, która w dziale, który dokładnie brzmi tak, najlepsza polska sztuka napisana lub wystawiona, Jacek docenił autora, a ja doceniłam reżysera, tak to było dokładnie, bo ja podałam też ten spektakl i reżysera Teatroteki, reżysera Prawdy. Natomiast chciałam jeszcze tylko powiedzieć jedno, że tak mi się zdaje, że może można jeszcze inaczej rozumieć to zakończenie, znaczy ja to tak odebrałam, że ta ostatnia scena pokazuje nam coś takiego, że ten bohater wyparł to, co zrobił, bo moim zdaniem on to zrobił oczywiście, ale on to wyparł i wyparł tak dalece, że właściwie on odbywa całą podróż, żeby wrócić do tego i poczuć, kim on naprawdę jest, bo on oczywiście cały czas w jakimś sensie oszukiwał, prawda, żyjąc ze swoją rodziną, opiekując się synem i tak dalej. On się nie odnosił do tego, co naprawdę zrobił. I on dochodzi do tego, jakby dogania te swoje emocje, że to jest też dla mnie coś takiego. Ja tak rozumiem też te czerwone ściany w ostatniej scenie, znaczy ten, że on wreszcie się odnajduje, że on wreszcie jest tożsamy z tym, co czuje. Bo też pada taka kwestia syna, który mówi o tym, że ojciec nigdy nie ujawnia emocji i że on by chciał zobaczyć te emocje. I my w tej ostatniej scenie mam wrażenie bohatera pogodzonego z tym, co zrobił, znaczy, który odnalazł siebie w tym, co zrobił, zrozumiał, co zrobił, do końca się z tym... Tutaj ja tylko jedno, przepraszam, a ja nie wiem, czy to nie jest, bo pan powiedział, że to jest miłość, ja nie wiem, czy nie jest stadium obsesji i czy w trakcie, właśnie teraz jak słuchałam pani, czy nie okazało się w trakcie całego tego procesu, że on wszedł w tą rolę, dlatego że jego życie było nudne, nie wiedział, co ze sobą zrobić, siedział w domu na bezrobocie, dobrze pamiętam, i może ta rola zaczęła go pociągać i fascynować, więc ja wolę zostać bez odpowiedzi, czy on jest winny, czy nie. I wydaje mi się, że to nie jest aż tak, mimo tej ostatniej sceny, której na początku bardzo żałowałam, wydaje mi się, że to nie jest tak do końca oczywiste, dlatego że no, rola też była budowana tak, że ja nie czuję, żebym dostała tą ostateczną odpowiedź, mimo zakończenia. Jeszcze odwołać się tutaj do obu pań, to też mnie to tak jakby pobudziło, zainspirowało do myślenia, że taki paradoks się pojawił właśnie dzięki tym czerwonym ścianom, że w zasadzie on w więzieniu zaczyna czuć się wolny, bo on może rzeczywiście zacząć myśleć, znaczy zbliżać się do siebie, do właśnie z tych swoich emocji, cokolwiek by to było, bo właściwie autor bardzo dużo dał takich śladów językowych, znaczy dialogowych,
czy monologowych, że właściwie to prawdopodobnie było tak, jak on mówi, czyli w którymś momencie on już sam nie wiedział, co robi i no, najpierw ona mogła się jakby w jakimś akcie nihilistycznym ciąć, potem on jej wyrwał ten nóż, potem ona mu wyrwała. No trudno powiedzieć, to się nie dojdzie. Tu jest taka wielka jakby ekspresja tych emocji, czy skala tych emocji i jakiś rodzaj takiego szału po prostu. No, mogło się wiele wydarzyć i trudno, każdy musi sobie to sam przeżyć jakby na własny rachunek. Jest chyba też na niego coś takiego, gdzie pociągającego w tym, że on mógł dzięki temu procesowi zaistnieć też dla siebie, jakby zaistnieć jako człowiek, jako postać. Nawet jeżeli to zrobił wypraw, to on na nowo, dzięki temu, co się stało, zaczyna istnieć. Znaczy zaczyna, no tak, właściwie. To jest ważne to, że on się jakoś uruchomił emocjonalnie po raz pierwszy od 22 lat, bo nie dopuszcza pewnego sortu emocji do siebie. Myślę, że w ogóle nie dopuszczał do siebie emocji, żeby nie zwariować. I jakieś dynamo się uruchomiło i gdzieś tego bohatera to musiało zapchać. Ale też tym ostatnią sceną nie chcieliśmy stawiać tutaj odpowiedzi, tak czy nie. Czy to jest budowanie prywatnego ołtarzyka w usprawiedliwieniu, czy to jest usprawiedliwienie na potrzeby sytuacji, w której akurat się znalazłem, czy tak jak pani mówi, nie chcieliśmy odpowiedzieć. Bardzo dobrze, to nie do mówienia jest ja myślę, że te głosy świadczą o tym, pani Beato, że mimo wszelkich trudności, niedogodności i dyskomfortu było nieźle. Bardzo państwu dziękuję. Tylko ja nie mam pretensji, ja mam niedosyt, stąd te w ogóle i stąd się pojawiłam w ogóle. Akurat miałam wolny wieczór, a co się rzadko zdarza, więc i chciałam to zobaczyć. Tylko ja bardzo jestem wyczulona w dzisiejszych czasach, żeby nie dorabiać ideologii do tego, że coś jest nie do końca. Ja nie byłem nie przygotowana, bo to jak mówię, pracowaliśmy maksymalnie ileśmy mogli. Ale takie były warunki i koniec, żeby nie dorabiać do ideologii, bo wie pani co chwilę zresztą od reżyserów, a pan tak prawdziwie o siebie, tak od siebie. I to nie jest prawda, tylko jest prawdulka. No jednak tutaj był skok na jakąś formę pewną, na jakiś pomysł. Na, ja dzisiaj to pierwszy raz zobaczyłam, jak to plastycznie wygląda. Jestem bardzo zbudowana tym, tylko bardzo wyczulona takie zdania, że to może lepiej, że nie było czasu. Myślę, że też coś każdy z nas ma świadomość tego, że inaczej aktor reaguje, jak ma świadomość tego, co, w jakim on jest anturażu osadzony, w jakim on siedzi zapleczu. To znaczy inaczej nam podświadomość podpowiada, żeby grać w momencie, kiedy siedzimy w realnej, sterylnej przestrzeni, takiej jeden do jednego przeniesionej z życia. Inaczej trzeba grać, jak jest się w sytuacji odrealnionej. Bo jak się zaczyna. Więc właśnie, bo jak się zaczyna grać dziwne rzeczy, mając duplikowane swoje oczy, dziwne oczy za sobą, to już rozsadzi ekran i myślę, że tutaj widzów by zaczęły boleć głowy i to by było rzeczą przesadną. No i jest mnóstwo takich rzeczy, o których trzeba myśleć w trakcie, które się pojawiają, albo się co gorsza pojawiają dopiero po dublu i mówi, że człowiek mówi, kurczę, nie pomyślałem o tym, ale na to po prostu nie ma czasu, a człowiek nie wszystko odbierze tak naprawdę w trakcie. Albo poczuję. Mam nadzieję, że będą mogli się państwo spotkać jeszcze z tym tekstem albo z jakimś innym tekstem współczesnym autorstwa pana Jarosława albo kogoś innego w dogodniejszych warunkach i z większym komfortem i z większą jeszcze frajdą. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne za miesiąc. Ale dlaczego w teatrze? A w teatrze, ale nigdy w telewizji, nigdy w telewizji, nigdy w telewizji, nigdy w telewizji.